na temat tych osób, które są odpowiedzialne za transfery w Legii. W ten sposób zaorać, wypierdolić z klubu wszystkich. Dlaczego najlepszy obecnie strzelec naszej ekstraklasy Igor Angulo nie gra w Legii Warszawa? Dlaczego żadna osoba nie pochyliła się nad tym zawodnikiem, aby go po prostu sprowadzić? Zadałbym takie pytanie szanownym panom odpowiedzialnym w Legii za transfery, tak zwanym skautom, rozszerzona po całym świecie, oczywiście sieć skautów Legii Warszawa, tylko nie w Polsce. Tylko nie w Polsce, bo polski rynek oczywiście jest według pewnie Legii słaby i tak naprawdę nic nie warty. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście LIBEROEWE80. Kolejny vlog, kolejny materiał, który dla Was nagram kilka słów, kilkanaście na temat polskiej piłki nożnej. Wczoraj hat-trick Igora Angulo z Wisłą Kraków. Wartość medialna czy wartość piłkarska? Taki dylemat pewnie mają włodarze Legii, sprowadzając poszczególnych zawodników, bo odnoszę wrażenie, że wartość medialna, ten rozgłos jaki zrobią w mediach zawodnika, za chwilę Wam wszystko powiem, oczywiście linki do poszczególnych artykułów, o których będę mówił, macie w opisie. Zawodnik Juventusu, jak to brzmi, przychodzi do Legii Warszawa, ale tak naprawdę zastanówcie się, czy Juventus Turyn, klub jeden z najlepszych na świecie, pozbyłby się jakiegokolwiek gracza w miarę młodego? No myślę, że nie. Jeżeli by miał jakąkolwiek wartość, to myślę, że nie. Czy zawodnik Juventusu Turyn skłoniłby się, aby występować w 22 czy 24 Lidze Europy, jeżeli byłby cokolwiek wart? No myślę, że nie. Tak naprawdę ten zawodnik tutaj się posiłkuje, Cristian Pasquato, tak. Jest to zawodnik urodzony w 1989 roku. Czy taki zawodnik, mając jakiekolwiek lepsze oferty z tylu klubów, z tylu lig, które są przed polską ekstraklasą w rankingu, skłoniłby się do grania w naszej lidze? Myślę, że nie. Igor Angulo, moi drodzy, gracz w 3 meczach w Górniku Zabrze, strzela 6 bramek. Przypominam, w 3 meczach 6 bramek, wczoraj z Wisłą Kraków hat-trick. Dlaczego on nie gra w Legii? Dlaczego żadna osoba odpowiedzialna za transfery w tym klubie nie pochyliła się nad tym zawodnikiem? Ponieważ zawodnik występował w poprzednim sezonie na zapleczu Ekstraklasy. A skoro występował na zapleczu Ekstraklasy, to gdzie tam Legia będzie się pochylała nad takim zawodnikiem? Przecież to żadne nazwisko medialne, żadna Legia będzie brała z niższej ligi jakiegoś zawodnika. No kpina. Ale drodzy włodarze Legii, poszedłbym do tego całego działu scoutingu i powiedział tak: panowie, wypierdalać z Legii, wypierdalać z tego klubu za to, że nie byliście w stanie sprowadzić takiego zawodnika, który w tym momencie jest najlepszym strzelcem naszej ekstraklasy i pewnie strzeli około 20 bramek. Dlaczego taki zawodnik nie jest w naszym klubie? Wypierdalać z tego klubu. Tak bym zrobił. Tak bym po prostu zrobił. Bo to jest brak kompetencji, brak zaangażowania i jeszcze mógłbym tutaj wymieniać jakieś, powiedzmy, przymioty na temat tych osób, które są odpowiedzialne za transfery w Legii. W ten sposób zaorać, wypierdolić z klubu wszystkich. Wszystkich, po prostu taki zawodnik warty, że czekajcie, warty on był 5 lipca tego roku, ja tutaj się oczywiście posiłkuję artykułem z Transfer Market, będziecie go mieli oczywiście w opisie, 200 000 euro. 200 000 euro i myślicie, że taki zawodnik nie chciałby grać w Legii? No pewnie, żeby chciał. Myślicie, że Legii nie stać byłoby na takiego zawodnika? No oczywiście, że 200 000 euro to jest pryszcz. To jest po prostu pryszcz. Oni wolą sprowadzić oczywiście Armando Sadiku, reprezentanta kraju, gracza FC Zurich oczywiście, tak, na 3 lata strzelił. Jest to nowy as w talii Jacka Magiery, tak, strzelił 112 goli, miał 18 asyst. I co on prezentuje na tym boisku? A co prezentuje Angulo, tak? Co on prezentuje? No wyborną formę, jest po prostu fenomenalnym zawodnikiem. No i cóż, że grał na niższym poziomie rozgrywek w zeszłym sezonie. Tu trzeba mieć kompetencje, wiedzę, sam scout, powiedzmy, sama osoba odpowiedzialna za transfery, jeżdżąca po jakichś stadionach, oglądające mecze na wideo, czy powiedzmy na żywo. To sama ta osoba powinna mieć jakiekolwiek kompetencje i wiedzę na temat taktyki i poruszania się na przykład po boisku danego zawodnika. Jak ona ma weryfikować danego zawodnika, ta osoba oczywiście, jeżeli ona nie ma tej wiedzy? No nie jest w stanie, jeżeli się nie zna, to nie jest w stanie. Kolejny zawodnik, Cristian Pasquato, 1 800 000, tyle był wyceniany ten zawodnik na dzień 1 czerwca 2017 roku. Widzicie to? 200 000 euro, 6 bramek, Pasquato 1 800 000 i nie wiem co on tam na tym boisku po prostu porabia w tej Legii. Ale jest zawodnikiem Juventusu, jak to brzmi w mediach, napędzimy koniunkturę, przyjdą miliony osób, zasiądą przed telewizorami, żeby oglądać zawodnika Juventusu. A kto by oglądał tego Igora Angulo? No kto to w ogóle jest, nie? Tylko dla mnie, tak naprawdę, jeżeli ja idę na stadion, to mnie nie obchodzi, kto tam gra. Jeżeli chodzi na przykład o GKS Tychy. Nie interesuje mnie to, szczerze powiedziawszy. Jeżeli będzie hat-trick, jeżeli będą zwycięstwa, to mogą nawet smerfy biegać po tym boisku. Taka jest prawda. Jeżeli będą się pieli w górę tabeli, będzie szczyt, będzie awans, to może nawet Woźny grać w tej drużynie. Nie obchodzi mnie to. Jeżeli będzie bronił, jeżeli będzie strzelał taki Woźny czy masażysta, to mnie to gówno obchodzi. Jeżeli będzie miał odpowiednie statystyki, będzie miał odpowiednie osiągnięcia, to ja będę z tego zadowolony. Może to nawet Woźny być na tej bramce, czy na napadzie, czy gdziekolwiek indziej. Taka jest po prostu prawda. W Legii są po prostu daremni. Przypomnijcie sobie w zeszłym sezonie, pamiętam tego Necida, tak? Jaki to gwiazdor, jaki... No po prostu rozpływali się i co? Ile on tam zagrał? Nawet nie chce mi się tego sprawdzać. Zagrał może w 5 czy 8 meczach? Nawet nie wiem. Igor Angulo. Przypomnijcie sobie moje słowa. 20 bramek będzie w tym sezonie. Armando Sadiku. Gwiazdor. As. Cristian Pasquato. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak GKS Tychy nie w poprzednim sezonie, tylko jeszcze wcześniej, 2000, to był 2015-2016, występował na 3. poziomie rozgrywkowym i przyjechała do Tychów już na ten nowy stadion, Legionovia Legionowo. Przyjechała Legionovia Legionowo, przegrały Tychy, przegraliśmy 2-0, strzelił nam 2 bramki. Moi drodzy, Krystian Wójcik. Krystian Wójcik, byłem zachwycony grą tego zawodnika. I co się okazuje? Według strony 90minut.pl, oczywiście link macie w opisie, ten zawodnik w tym sezonie będzie grał w Rakowie Częstochowa, czyli tak naprawdę w Beniaminku pierwszej ligi na zapleczu Ekstraklasy, i również przyjedzie do Tychów. Fenomenalny zawodnik, śledziłem go przez cały poprzedni sezon, strzelił bodajże 12 czy 14 bramek. Jest to środkowy pomocnik, obecnie ma 27 lat. Metr 70, taki karakan mały, łysy, 63 kg, jest na zdjęciu, możecie sobie to zobaczyć. Byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego zawodnika, z chęcią bym go widział w GKS-ie Tychy. A dlaczego nie na przykład w wyższej klasie rozgrywkowej? Ale kto się będzie interesował zawodnikiem z jakiejś Legionowi, Legionowo, gdzieś trzecia liga, trzeci poziom rozgrywkowy, druga liga, trzeci poziom rozgrywkowy. Kto się będzie takimi graczami w ogóle interesował? No bo to nie są gracze medialni, ale oni dają jakość na boisku. To jest najważniejsze. Jak jest jakość na boisku, to i trybuny będą pełne. Niech to w końcu wejdzie do głów tym włodarzom. Co mi z tego, że oni sprowadzają zawodnika z Juventusu, jak on gówno gra. Wolę takiego Wójcika oglądać, czy takiego Angulo, który będzie strzelał, który sprawi mi radość. Przyjedzie jedna, druga drużyna, jeden, drugi, trzeci hat-trick. Dlaczego Zagłębie Lubin sprowadziło Świerczoka? Świerczoka w zeszłym sezonie oglądałem na żywo kilkanaście razy. Fenomenalny zawodnik, strzela dla Zagłębia. W 90 minucie poprzedniej kolejce strzelił, dał zwycięstwo, dał radość kibicom. No i o to właśnie chodzi. Świerczok z niższej klasy rozgrywkowej trafia do Zagłębia i daje im zwycięstwa, ale Legii nie. Legia musi mieć kuźwa gracza, który będzie medialny, Juventus i tak dalej. To nic, że ten Pasquato jadł tylko posiłek z Gigi Buffonem i widział się z nim gdzieś tam, nie wiem gdzie, w korytarzach. No tacy gracze trafiają do nas i tym mamy się ekscytować. Ja chcę się ekscytować tym, co się dzieje na boisku, a nie w mediach. Dlatego apeluję. Większa jakość na boisku, mniejszy szum medialny i będzie wszystko ok. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.